Dobry wieczór, kochani. Jakże zawrzało po raz kolejny w internecie i wrzawa końca nie ma, jak na razie nie widać. Włączę tylko redukcję, sekundka. Redukcja hałasu włączona. Tak, redukcja hałasu włączona, bo chcę, żebyście dokładnie słyszeli, co mam do powiedzenia. To po pierwsze. A po drugie, chcę, żebyś ty to usłyszał. Ty konkretnie do jednej osoby kieruję swoje słowa. Do Don Casio. Ja nie wiem, jak on ma tam na imię, ja nie wiem, jaki ma wabik artystyczny, ale chyba Don Casio, tak, skoro firmuje się, markuje się tym wabikiem. Jedna rzecz. Po pierwsze, możesz uderzać w Marcina, jak tylko ci się żywnie podoba, tak? Możesz mówić, co chcesz o Marcinie. Masz do tego pełne prawo. Ale jeżeli uderzasz w całą galę, to licz się z konsekwencjami, bo tam nie tylko jest Marcin. Marcin to jest... Marcin, powiem ci szczerze, Marcin tam pełni rolę taką samą jak ty. Ja nie będę mówił brzydko, ale jest... On prowadzi tylko tą galę, tak? Rekomenduje ją. Był na początku jej twarzą. To już niebawem wszystko się zmieni, ale ty nie masz prawa obrażać ani uczestników tej gali, bo być może tam są dobre chłopaki, być może tam są fajni ludzie, którzy mają więcej honoru niż tobie się wydaje. Albo inaczej, więcej honoru niż ty, oleju w głowie i zdrowego rozsądku. To po pierwsze. Po drugie, ja mam tam udziały w tej gali. Nie tylko biorę czynny udział w taki sposób, że będę po raz kolejny gdzieś tam swoich sił próbować. I teraz nieważne, jakich sił i w jaki sposób to zrobię, nieważne. Poza tym jeszcze mam udziały finansowe, gdzie włożyłem w tą galę, w tą federację jakiś tam hajs i jestem tam do działu, jak to się mówi, tak? Czyli biorę z tego pieniążki i daję też szansę przy okazji tego wszystkiego innym ludziom, którzy chcą zmienić swoje życie, zaistnieć, w jakiś sposób zmienić to życie. Daję im taką możliwość, bo nie jestem człowiekiem małej wiary, tak jak ty, czy jakiś inny tam, już nie będę wymieniał nazwisk, ale jest was dwóch tak naprawdę, tak, tych grupa wsparcia. Więc klepcie się tam po plecach, niedługo będziecie klepali po czymś innym i absolutnie ci nie będę ci ubliżał, bo ja mógł równie dobrze zwracać się do ciebie perdon Kasia, bo tak się zachowałeś i ja miałem na chłodno przyjąć ten film do wiadomości. Nie masz prawa, nikt ci tego nie dał i nie masz żadnego honoru, skoro się wypowiadasz o całości, nie kierując swoich słów do konkretnych osób. Jeżeli kogoś nie lubisz, kieruj to do Marcina. Jeżeli Marcina nie lubisz, masz takie prawo, kieruj swoje słowa do Marcina. Jeżeli nie lubisz tej gali, słuchajcie, kochani, teraz to mówię do wszystkich słuchaczy i do moich fanów i do antyfanów, do wszystkich, którzy mnie lubią, nie lubią też, również i są tacy, nieliczny procent, ale są. Ktoś mi powiedział, że oni przyjęli do federacji kogoś, kto komuś zmuszał kogoś do jedzenia fekalii, że i za to dostał wyrok. I dla mnie, powiem wam szczerze, dla mnie taki Andrzej, który jest człowiekiem, jest mężczyzną z przeszłością, tak? Mówię tu o Andrzeju, wiadomo jakim. Jest człowiekiem z przeszłością, tak? Ale oni mieli jakieś, znaczy inaczej, dobrze, to jest złożone wszystko, dobra. Ale on nie zmuszał nikogo, kto sobie na to nie zasłużył, do tego, żeby jadł fekalia, tak? Czyli w tym przypadku balaska. To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne, bo on powinien mieć to samo zrobione. Ja jestem zwolennikiem prawa takiego w deseń najbardziej honorowego kodeksu, jaki znam. To jest prawo Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb. I tak powinno być zrobione w tym przypadku. Powinni to nagrać, on powinien zjeść swoją kupę, czy tam czyjąś, lepiej czyjąś. I poczuć, jak to jest, jak się patogen wchłania i jak smakuje i później poczuć smak tego wszystkiego, jak to się odniosło w internecie. Taka jest prawda. To są ludzie małej wiary, hipokryci, patrzą tylko na czubek własnego nosa. Bagaż doświadczeń jest na takim poziomie, jak ich elokwencja. Ten Stanowski jeszcze ma coś do powiedzenia, tak? Jeszcze jakoś tam składa zdania. Ale ten, jak go słyszę, słuchaj, lumpie z morelowym nosem, bo ty tak wyglądasz. Wyglądasz jak spod sklepu Alkohole 24 i tak wyglądasz. Ja jeszcze było tak, że czasami gdzieś tam mówię, broniłem cię, bo siadali na ciebie, cisnęli ci, tam Ambro ci cisnął, wszyscy ci cisnęli.
I dzisiaj wiem, że słusznie to robili, bo ty nie jesteś z tej samej winy, ty jesteś z przypadku, rozumiesz? Ty nawet nie potrafisz się wypowiedzieć, mówisz, że trener cię jebał, ty. Że trener cię jebał, że masz w dupie Marcina, wiesz, no, tak samo możesz mieć inne rzeczy w dupie. Mnie to akurat gówno obchodzi. Także, Kasia, hamuj piętą, kontroluj, bez kocich ruchów, bo może się skończyć tym, że to wróci do ciebie jak bumerang, bo zło wraca bardzo szybko. Wiem coś o tym, doświadczyłem tego na własnej skórze. Uwierz mi, że mam szacunek w każdym mieście, również w twoim, i zapracowałem na to ciężko, ciężką pracą, latami, lata pracy z ludźmi. Tak właśnie. Lata ciężkiej pracy z ludźmi. Nie z ludziskami, nie z dziwolągami, nie z dziwadłami bez honoru, którzy mówią o honorze, lub też które mówią o honorze, a z honorem mają niewiele wspólnego. To wychodzi z czasem, przez lata wydarzeń, i uwierz mi, że jakbyś się znalazł chociaż w jednej takiej sytuacji, w których ja miałem dziesiątki, to byś piszczał jak dziewczyna. A prawdziwy mężczyzna zaciska zęby i czeka, bo czas jest sprawiedliwy, idzie dalej. Przez życie, jak przez mgłę, nie zwracając uwagi na nic, co go nie dotyczy. Wy się skupiacie na nie swoich sprawach najbardziej. Powiem ci tak, już mówiłem, że elokwencja twoja jest na poziomie takim, jak powiedziałem, tak? I tego zdania nie zmienię. Mało tego, że dotykasz w jakiś sposób całej tej gali VIP MMA, gdzie nawet nie wiesz, kto jest ich nawet nie masz pojęcia, kto jest właścicielem tej gali, kto tam wpakował hajs, kto chce pomagać ludziom młodym, starym, ludziom z różnych środowisk, nie tylko z środowisk przestępczych, ale każdy zasługuje na szansę, każdy. Albo ją wykorzysta, albo nie. A ciebie to guzik obchodzi, kto to wykupuje, kto to ogląda. I ty dajesz świadectwo siebie samego, tym, co mówisz. To po pierwsze. Po drugie, to jak formułujesz zdania. Przecież ty jesteś takim ćwierć kurwa durniem, że ty nawet nie potrafisz się wypowiedzieć. I to nie wiem, czy to jest od tych dildo, które wyłapałeś na głowę, czy się uderzyłeś w głowę, czy masz problem z oddychaniem i niedotlenienie mózgu objawia się w taki, a nie inny sposób. Słuchaj, jesteś taki wyurowany? To dawaj na twoich zasadach, na zasadach boksu ze mną, z ulicznym, normalnie z ulicznikiem, zwykłym chłopakiem z ulicy. Dawaj i zobaczysz, co ci zrobię. Kurwa, przysięgam ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, że się przygotuję. To będzie jedyne starcie, do którego się przygotuję. Same pięści, tak jak kiedyś w szkole podstawowej się wychodziło za szkołę, na zasadach, że same pięści, tylko ręce i nic poza tym. Śmiało. Jestem niższy od ciebie, masz dłuższy zasięg rąk. Dawaj, chcesz? Mów kiedy. Organizuj to i zobaczysz, jak się zetrę na miazgę. Wytrę tobą podłogę, bo tego jesteś wart. Jesteś zwykłą ścierką. I to z tobą zrobię. No, bo zrobiłeś coś, czego nie powinieneś robić. Za bardzo się rozpędziłeś. Przesadziłeś, przekroczyłeś pewne granice, bo Marcin to Marcin, a gala to gala. Marcin jest pracownikiem, współpracuje z nami, ale nie jest jej właścicielem. Nie ma nic poza tym wspólnego, że prowadzi tą galę i napędza jej gospodarkę. To, że zrobili to z Andrzejem, co zrobili, to zrobili. To jest ich prywatna sprawa. Ludzie chcą oglądać różne wydarzenia ciekawe, tak? A najbardziej mnie boli to, że ludzie oglądają patologię, gdzie tak naprawdę ty jesteś reprezentantem właśnie jakże przekraczającej moje możliwości wytrzymałościowe oczywiście, moje możliwości psychiczne, patologie właśnie. Jesteś reprezentantem. Nie mogę patrzeć na was, a jednak mimo wszystko nie odnoszę się, tak? Nie mówię, żeby ciebie nie oglądali. Nie mówię nikomu, że kładę na ciebie falusa, że nie mówię, że jesteś taki czy taki. Nie, nie mówię. Oszczędzam słowa. Pamiętaj, milczenie jest złotem, a mowa jest srebrem. No. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Czasem jest lepiej odgryźć sobie język, niż powiedzieć coś głupiego, co niesie za sobą konsekwencje. A to, co powiedziałeś, niesie konsekwencje i te konsekwencje może kiedyś będą widoczne, może nie. Zobaczymy, czas pokaże. A na razie ci mówię, taki jesteś urek, to masz frika z ulicy, mnie. I dawaj. I przygotuję się teraz autentycznie, ci mówię, przygotuję się do ciebie i zbiję cię jak babę. Bo jesteś nią.
I to ty dałeś świadectwo tego, kim jesteś. Tym, co mówisz, właśnie. Babś tylu wstrętny, bez honoru. Bo ty nie masz z honorem nic wspólnego, nie wiesz, co to jest. Tyle, że mówisz o tym, ty. Także... To aż mnie noc zaswędział, idę chyba cyknę, bo się zdenerwowałem. Miałem na chłodno przyjąć ten film, ale chromolę to. Nie wiem, co kieruje ludźmi, że... Albo inaczej, patrz. Patrz, jak emocje tobą siargają, że ty nie potrafisz się ugryźć w język, nie potrafisz przemyśleć, bo trzeba tak naprawdę myśleć, co się mówi, a nie mówić, co się myśli. A ty zrobiłeś to drugie. Nie przemyślałeś tego, powiedziałeś, co myślisz. A ty nie myślisz, bo drzewo nie myśli. Twoje myślenie jest ograniczone do minimum. Taka prawda. Urku, ty, za 5 groszy. No, kurczę, kiedyś, wiesz co, powiedziałbym ci coś, ale zatrzymam to dla siebie, więc Don Kasia, ściśnij tam na grubość mojki i hamuj piętą, bez kocich ruchów, bo to może się skończyć tym, że akurat w swoim przypadku, że to wróci do ciebie. Że kiedyś będziesz mijał któregoś z chłopaków, któremu ubliżałeś i może nie wytrzymać ciśnienia. I orurują cię po bandycku, będziesz miał taki finał. No, zrobią z tobą po prostu to, co trzeba zrobić z takim... Z takim dziwadłem, no, bo ty jesteś dziwolągiem. Dla mnie ty jesteś dziwolągiem. Samo to, że wypowiadasz się o całości, nie znając, to są spekulacje. Spekulanci mają to do siebie, że opierają się na tym, co produkuje ich głowa. To nie są doświadczenia, nie bazujesz na jakichś tam historiach, które są poparte argumentami, tylko bazujesz na tym, co myślisz, a ty nie myślisz, powiedziałem wcześniej. Bo VIP MMA to nie jest tylko Marcin Najman, tylko to jest szereg ludzi, którzy się złożyli na to, żeby między innymi zarobić na tym, ale przede wszystkim dać szansę ludziom właśnie i możliwość pokazania się w jakikolwiek sposób w mediach społecznościowych i zrobienie tego pierwszego kroku, który zazębia cały mechanizm rozwoju w tym przypadku. Ja to wykorzystałem. Można? Można.